tvpodkarpacie.pl. Wieczór Państwa, witamy serdecznie na meczu polskim w Kukaj Radzie. W dzisiejszej drużynie Ciarn Progres ma samą taką swoją dynę.
mieliśmy swoje sytuacje, przyjechaliśmy tutaj z myślą o wywózce przynajmniej punkcika. Układało się to do pewnego momentu pod naszą kontrolą, ale byliśmy cały czas w grze. Decydujący moment, wydaje nam się, trenerom, jeszcze tak żeśmy nie analizowali tego meczu tak na gorąco, no to początek drugiej tercji, gdzie ułożyło się, że graliśmy w pięciu przeciwko trzem zawodnikom z Sanoka, no i nie udało się nam tego wykorzystać. No a później wyszło te słabsze drugie oblicze w tej trzeciej tercji, żeśmy się po prostu rozsypali, a przy takiej drużynie jak Sanok moment nieuwagi i jest wynik taki, a nie inny. Bardzo zły początek w naszym wykonaniu. Niektórzy zawodnicy byli nieprzygotowani do tego spotkania, przynajmniej na samym początku. Później doszło tu już w miarę do normy, ale nie jeszcze u wszystkich, za co mam duże pretensje do niektórych. U niektórych też brak odpowiedzialności na samym początku, w pierwszej tercji też i w drugiej. Niepotrzebne kary, no później wykorzystaliśmy swoje sytuacje, które mieliśmy. Już dużo lepiej wyglądała ta gra, więcej podań, mniej indywidualnych akcji. Wykorzystaliśmy to, cośmy mieli i się skończyło, jak się skończyło. TV Podkarpacie.pl